Cześć, Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale w kolejnym odcinku Przeczytane z biblioteki. Będzie tym razem o magach w świecie Akwilonu, a konkretnie o drugim tomie cyklu Magowie właśnie o Eraganie, o mag o imieniu Eragan. To jest uczeń czarnoksiężnika, można powiedzieć, czy jakby ktoś wolił, powiedzmy osoba, która się szkoli, raz ze swoim mistrzem przybywa do pewnego tajemniczego zamku. Nasz uczeń cechuje się kilkoma niestandardowymi cechami. Wiem, że to brzmi głupio, ale powiedzmy, że nie jest klasycznym uczniem, gdyż jego umiejętności są dziwne. On generalnie wydaje się mieć duży potencjał, ale nie do końca potrafi się skupić, nie potrafi go ukierunkować. A tutaj mamy magię runiczną, kiedy trzeba słowa, runy składać, żeby wytworzyć odpowiedni efekt i można odnieść wrażenie, że ilekroć nasz młody adept próbuje coś zaczarować, w cudzysłowie, to coś się knoci, bo nie do końca wszystko działa tak, jak powinno. No cóż, jest oczywiście wiele czynników rozpraszających naszego bohatera i nie działoby się takiego nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że nagle na tej miejscu, w tym klasztorze, w tym odosobnieniu, w tym zamku, niektórzy ludzie troszeczkę jakby oszaleli. Za pomocą swojej krwi jakieś dziwne znaki, runy rysują na korytarzach, siebie okaleczają i generalnie, no cóż, jest ich to marny koniec. Nikt do końca nie wie, co się dzieje i nasi bohaterowie, znaczy nasz główny bohater zostaje wplątany w śledztwo. I to się robi, zaczyna w pewnym momencie robić ciekawe. Jeszcze do tego mamy opiekę nad dawnym mistrzem, szefem, tutejszym, tam przełożonym, który jest już troszeczkę ma już problem z pamięcią, jest już na emeryturze, ale czy ten starszy mnich, dawny przełożony, coś wie więcej? No właśnie. Komiks obfituje w kilka zwrotów akcji, szczególnie pod im bliżej finałów pojawiają się właśnie takie zaskoczenia, gdy już dochodzimy do, nazwijmy to, konfrontacji, gdy okazuje się, że w tym zamku jest coś więcej niż większość postaci wiedziała, gdy nagle okazuje się, że za te, powiedzmy, ogólnie mówiąc, dziwne zachowania mnichów ktoś odpowiada, no to podążamy tym tropem i mamy okazję albo przewidzieć, co się stanie, albo być zaskoczonym. Jeżeli chodzi o warstwę graficzną, jest oczywiście świetna, bo ten cykl jest jednym z najlepiej zilustrowanych komiksów, jakie wychodzą na naszym rynku. Jeżeli chodzi ogólnie, czy mi się to podobało? Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że pierwszy tom magów, nie pamiętam już i tytułu tego, to był ten tom, bardziej mi się podobał. Ale ogólnie seria dalej dobra. I też cały czas mam wrażenie, że to wszystko jest takie budowanie świata, że coś tu gdzieś się wydarzy. Ja oczywiście komiks wypożyczyłem w Księżnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej, w Bibliotece Głównej przy ulicy Słowackiego. Macie tam do dyspozycji wszystkie tomy i jeżeli chcecie, możecie zagłębić się w świat Akwilonu. Ważna też rzecz, pan Eragan Mag Runów, to jest komiks, od którego możecie zacząć, nie musicie znać wcześniejszych. To, co mówiłem, że ma się wrażenie, że coś tam się gdzieś w tle dzieje, to oczywiście można mieć takie odczucie. Aczkolwiek nie jest to tak, że musimy konkretnie czytać wszystkie tomy w kolejności. No, ten tom, od niego można zacząć, aczkolwiek nie jest najlepszy z tych wszystkich tomów, ale też nie jest najgorszy. Więc generalnie zachęcam do odwiedzenia biblioteki i wypożyczenia sobie tego komiksu. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.